Kochani, ja chciałem takim słowem zachęty w sumie się podzielić, bo jak część z was pewnie wie, przez całe wakacje praktycznie ewangelizowałem swoje siedle. Było to tak, że modliłem się do Boga i powiedziałem, chcę, żeby w ogóle każda osoba na osiedlu usłyszała Ewangelię o Jezusie Chrystusie. A Bóg mi odpowiedział, no dobrze, to teraz ty to im powiesz. Była chwila rozkminy, że tak powiem, ale po minucie stwierdziłem, no rzeczywiście, nie ma kto inny, będę to ja. I tych wyjść było no, plus minus 50. Jakby nie jestem w stanie tego dokładnie określić teraz. I zgadnijcie, ile osób nawróciło się takich, że wiem, że wiem, że wiem? 1, 5, 10, 20. Jedna. 11-latek. I wiecie, ktoś, kto myśli cieleśnie, powie, nie no, lipa, 50 wyjść, jedna osoba tylko. Bez sensu. Ale ja jestem człowiekiem wiary i ja wiem, że każda osoba z Zielonych Wzgórz dowiedziała się o Jezusie. Amen. I co się dzieje dalej? 3 miesiące, może 4, już zimniej było, na rynku Kościuszki rozkładamy głośniki i tak dalej. I przychodzi taka grupka młodzieży, mniej więcej w moim wieku. No i tam płynie rozmowa, coś tam ktoś potrzebuje uzdrowienia i w końcu jedna z tych osób mówi, ty, a ty nie jesteś ten, co mu babka chciała telefon ukraść? Ja mówię, a no tak, no to ja. Nie, a to w ogóle nie była osoba z tych okolic. I później przychodziły następne osoby, które mówiły, o tak, widziałem ciebie chyba z rogiem gdzieś tam na osiedlu. No tak, to ja. I kochani, jeśli jesteś siewcą, to siej. I bez różnicy, czy teraz widzisz już, że rośnie coś, czy nie widzisz tego. Jeśli jesteś siewcą, bo tak się odczytałeś, to siej. Ja nigdy Amen. Nie uważałem siebie za ewangelistę i w sumie nadal nie uważam siebie. I też żaden prorok nade mną nie stanął i powiedział, teraz jesteś ewangelistą i w ogóle musisz iść. Nie, to było dla mnie proste zadanie. To był prosty komunikat, któremu ja się poddałem i powiedziałem Amen. Amen. Amen.